Design thinking stosuje się, ogólnie rzecz biorąc, jest to metoda do tworzenia nowych produktów, usług, do tworzenia nowych procedur firmowych. Myślę, że ogólnie po prostu do tworzenia w zespołach, do inspirowania ludzi do tego, żeby wiedzieli, jak robić nowe rzeczy. Bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że raczej, przynajmniej kiedyś jakby było tak, że się robiło prace takie odtwórcze, a teraz jakby no, świat po prostu wymaga tego, żeby jednak pracownicy byli twórczy, żeby tworzyć nowe rozwiązania. Większość naszych projektów, jakie prowadzimy, dotyczą albo właśnie nowych jakichś usprawnień wewnątrz organizacji, tak? Czyli właśnie nowe procesy, na przykład w jaki sposób będziemy wdrażać nowych pracowników do firmy, tak? Trzeba wymyślić na tą metodę. Albo w ogóle po prostu nowe produkty dla naszych klientów, albo sposoby dotarcia do zupełnie nowej grupy klientów. Design thinking też daje taki nowy język komunikacji zespołom, że to jest też to, że ludzie z różnych, właśnie trochę odchodzenie od tego silosowego takiego sposobu pracy, że ludzie z różnych departamentów, z różnych działów pracują jakby tym samym językiem trochę. Także oni, łatwiej jest im właśnie tworzyć i szybciej nowe projekty w momencie, kiedy zaangażujemy taki cały interdyscyplinarny zespół, a nie tylko pracowników określonego działu, którzy nie mają też takiego szerokiego pola widzenia na jakby pozostałe aspekty jakby działania firmy. Są to metody, które mają takie własne narzędzia do tego właśnie, jak prowadzić zespół. My często mówimy, że to jest taka metoda, która tworzy takich inspirujących menadżerów. Że oni mają narzędzia, które pomagają im w tym, jak przeprowadzić zespół przez dany proces, wyzwanie jakby, czy etap. Dla firm najważniejsi są właśnie kreatywni pracownicy, czyli pracownicy, którzy chcą się rozwijać i chcą też jakby i możemy wykorzystać jakby ich rozwój do tego, żeby rozwijała się firma. Także myślę, że taką długofalową korzyścią dla firm jest to, że po prostu będą mieli zaangażowanych, kreatywnych pracowników, którzy będą odpowiadać na nowe wyzwania świata.